ministra Plockę, byłego ministra, obecnie posła. Proszę o zabranie. Znaczy, za chwilę, panie ministrze, za momencik, dobrze? Czy już teraz? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja jeszcze do poprzedniego punktu i poprzedniej komisji, mianowicie pan minister Romanowski uznał, że rozdysponowanie 879 tysięcy hektarów było uszczupleniem zasobu Skarbu Państwa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że pan minister Romanowski był częścią koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jako pracownik jednej ze spółek strategicznych Skarbu Państwa, podległej Agencji Nieruchomości Rolnych. Panie ministrze, niech pan nie krytykuje samego siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Tej informacji ja na przykład nie miałem, ale niech pan jeszcze powie, czy był członkiem Platformy lub PSL-u? Nie? Był czy nie? Panie ministrze. Pracownikiem Agencji Nieruchomości Rolnych. Panie ministrze Plockę, panie pośle, czy był członkiem Platformy i PSL, bo nie słyszałem. Ja powiedziałem, że był członkiem Platformy? Jednej ze spółek Skarbu Państwa. Rozumiem, dobra. W Platformie nie był. Dobra, dziękuję bardzo. Witam państwa posłów, przedstawicieli ministerstwa.